prezentuje produkt EcoTep, a właściwie sposób też jego nakładania aplikacji na drewno, ponieważ jest to produkt zrobiony na bazie smuł drzewnych naturalnych. Dodatkowo zawiera żywice, także jest to produkt najbardziej odporny na wszelkie czynniki atmosferyczne, zewnętrzne, owady czy grzyby. Zabezpiecza drewno bardzo dobrze. Jest to produkt dość rzadki, tak jak widzicie, dzięki czemu dość głęboko penetruje drewno. Nie tworzy warstwy na powierzchni drewna, tylko w drewnie i w warstwie powierzchniowej. Dzięki temu też wzmacnia drewno, czyni go bardziej odpornym na ścieralność. EcoTep trzeba dobrze wymieszać, tak jak każdy inny produkt, który się używa do malowania czy konserwacji drewna. Wszystkie te składniki muszą się pod mizna związać i wtedy będziemy mogli dopiero zaczynać nakładanie. Pamiętajmy, że jeżeli używamy dłużej, przez dłuższy czas, czyli barwimy czy zabezpieczamy większą powierzchnię drewna, należy co jakiś czas ten produkt mieszać. Dlatego też zostawię te pałeczki do mieszania. Nakładamy EcoTep na drewno. Malujemy po prostu. Tak jak widzicie, on się bardzo ładnie rozprowadza. Staramy się też tak nie za grubą warstwą, ale tak, żeby troszeczkę zostało, ponieważ są tu oleje drzewne też właśnie ze smoły drzewnej, też warto jest, żeby ten olej troszeczkę został na powierzchni i żeby mógł sobie wchłonąć się. Rozprowadzamy dokładnie. Nie ma to wprawdzie większego wpływu na nierówność wybarwienia, aczkolwiek warto jest, żeby ten produkt równomiernie był wchłonięty w drewno. To jest akurat drewno sosnowe. Można nim impregnować każde dowolne inne drewno. Drewno twarde, drewno egzotyczne. Produkt ten jest dostępny praktycznie we wszystkich kolorach. Można sobie zamówić według wzornika kolorów NCS-u. Jest dostępny również w wersji bezbarwnej lub delikatnie zabarwionej, która praktycznie nie daje powłoku, tylko daje taką lekką poświatę. I teraz po nałożeniu EcoTepu jeszcze troszeczkę rozprowadzimy. Widzimy, jak on szybko się wchłania. Zalecane jest stosowanie przynajmniej dwóch warstw. Oczywiście jedna warstwa też daje zabezpieczenie, aczkolwiek lepszym rozwiązaniem jest to i nałożenie dwóch warstw co najmniej. Teraz będziemy widzieli, jak ten produkt się wchłania. Po około 15-20 minutach należy dokładnie rozetrzeć nałożoną warstwę EcoTepu, ponieważ w innym przypadku może się zdarzyć, że po prostu będą miejsca, które będą się błyszczały, albo nawet dosyć duża powierzchnia tego będzie się błyszczała. Także należy to dokładnie rozetrzeć i po tym czasie możemy położyć kolejną warstwę lub jeżeli ktoś chce w wersji oszczędniejszej po prostu poprzestać na tej jednej. Radziłbym jednak nałożenie drugiej warstwy, oczywiście mieszamy EcoTep ponownie, to dobrze mieszamy, staramy się tak podnosić z dna wszystko, żeby ten barwnik się wyrównał i nanosimy kolejną warstwę. Tak jak mówiłem, EcoTep może służyć w ochronie drewna nawet w najtrudniejszych warunkach, chociażby takich jak warunki, w których jest wilgoć non-stop, mogą to być pale pomostów. EcoTepem można zabezpieczać pomosty. Można też zabezpieczać drewno tarasowe. No i oczywiście całe budynki. Warto jest
używać właśnie tego produktu z tego względu, że jest on naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mocnym produktem, w sensie takim, że jego składniki pozwalają na bardzo dobre zabezpieczenie i ochronę drewna. Jest to oczywiście też bejca, tak jak widzimy, barwiąca, aczkolwiek występują również te produkty, czyli Ekotyp i pozostałe produkty firmy Karmolis w formie bezbarwnej.